Przyjm żebrzące głosy, wspomóż siłę naszą, daj nam zgodę męstwo. W tym świętym rynku składamy swe losy, daj nam zwycięstwo. A jak mi odpowie, nie kocham cię, ułani werbują wszyscy nasze runią, zaciągnę się. Ułani werbują wszyscy nasze runią, zaciągnę się. Kiedy w ubiegłym roku powstała taka myśl, ażeby właśnie w święto przybyliśmy z Szamotu, by odprawić te modły w duchu zaduszek, ale w duchu też patriotyzmu, bo tu jest Polska. Wśród tego pięknego lasu, w ciszy, tu jest szczególne miejsce Polski. W tym roku już gdzieś od dwóch miesięcy otrzymywałem wiele telefonów i zapytań, czy też wybierzemy się na to miejsce. Nie było przeze mnie to planowane, ale porozumiałem się z księdzem proboszczem Jurkiem z Obrzycka i mówiłem, że takie pragnienie jest wielu. Zgodził się bardzo chętnie. Powiedziałem, że to jest cmentarz, jak możemy według tablic, przeszło 1100 osób kryjących. A to nie wiemy, czy to wszystko. Czy tu są, nie są jeszcze nieodkryte miejsca. I rozwiązywać trudne problemy też dnia dzisiejszego. Kochani, jestem księdzu proboszczowi ogromnie wdzięczny. On już przejmie organizację tych modlitw zadusznych na tym miejscu w następne lata. Ale jak tylko zdrowie mi pozwoli i siły, to ja będę przyjeżdżał. Przyjeżdżam tu zresztą często, gdy odwiedzają mnie znajomi z różnych stron, a jest troszeczkę czasu, to przywożę ich na to miejsce. Pokazuję to miejsce. Dla nas to jest miejsce martyrologii. Niemcy chcieli ukryć. Myśmy odkryli pamięć i tę pamięć winniśmy im jak najdłużej. Kochani, przywoźcie, pokazujcie dzieciom. Nie tylko pokazujcie, tu się pomódlcie razem z tymi, z którymi odwiedzacie te groby. Pomódlcie się, niech nasza modlitwa będzie ogromną wdzięcznością za to, czym oni byli dla ojczyzny i czym dla nas. Chciałbym, kochani, bardzo serdecznie poprosić, żeby nikt się z was nie krępował. Tak bardzo szczerze i serdecznie. Kto może z was cokolwiek powiedzieć o tym miejscu albo o kimś, kto zginął z jego rodziny? Chociażby jedno słowo. Chcę zobaczyć, czy tu są jeszcze świadkowie. Albo którzy widzieli, albo którzy słyszeli, albo którzy wiedzą o tych. Proszę bardzo, podejdźcie. Podejdźcie. Czy jest ktoś? My musimy świadczyć właśnie przez takie powiedzenie. Tu są świadkowie. Bardzo księdzu kanonikowi dziękuję za zaproszenie. No i ośmieliłem się. Ja nie jestem świadkiem tutaj tych mordów, ale jestem synem jednej z ofiar, które tu leżą. Ojciec nasz, tu dwulatny jest też, przyjeżdżamy tu często. Ojciec nasz
został zabrany z domu u Chorowie między obornikami a murowaną Gośliną. Był tam kierownikiem szkoły. Został zabrany za to, że był Polakiem i żywą Polskę szerzył wśród swoich uczniów. Ostatnie chwile, jakie udało nam się, powiedzmy, udało nam się dowiedzieć, ostatnie chwile spędził w więzieniu w Szamotułach. Tam jeden z jego współtowarzyszy niedoli, który przyszedł do domu, powiedział, że w nocy o drugiej ojca zabrano i już więcej do tej celi nie wrócił. Myśmy też od tego czasu nic już o ojcu nie słyszeli. Dzisiaj ja już mam siwą i łysą głowę, jestem staruszkiem, a tu przyjeżdżają już nasze wnuki, czyli tej ofiary prawnuki już. I tak właśnie realizuje się ciągłość pokoleń i pamięć o tych, co zginęli za naszą ojczyznę. Ja przy okazji chciałbym serdecznie podziękować ludziom Szamotu, Łobrzycka, a przede wszystkim okolicznych wiosek, których tu zawsze, jak z braćmi jesteśmy i z naszymi dziećmi i wnukami spotykamy i którzy tak pięknie dbają o pamięć nad tymi mogiłami. Bóg zapłać serdecznie wszystkim tu obecnym. Dziękuję księdzu kanonikowi również i księdzu proboszczowi. Czy jeszcze ktoś może jest? Chociażby jedno słowo. Proszę bardzo. W pierwszej kolejności chciałem podziękować za taką uroczystość i modlitwę dla tych, którzy tu spoczywają za naszą i waszą wolność. Przede wszystkim chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować kanonikowi decyzji szamotyńskiej, jak również proboszczowi parafii Łobrzycko i również wszystkim tym zebranym, którzy dziś uczestniczą na tej ziemi naszego regionu. Otóż chciałem tu wspomnieć, że groby te świadczą o kulturze, o naszym patriotyzmie, o naszej Polsce wolnej, o tych wszystkich dniach, uroczystościach, o miesiącu martyrologii, który przypada miesiąc kwiecień każdego roku, również o wszystkich świętych, świadczy o tym, że groby są zadbane, świadczy o tym, że tymi sprawami naszej narodowości interesują się ludzie, którzy mieszkają tu w okolicy tych wiosek. Przede wszystkim chciałem również podziękować urzędowi gminy, również wójtowi i burmistrzowi za sponsorowanie. Co roku miesiąc martyrologii są składane wieńce i kwiaty i zapalenie żniczy. Uczestniczy w tym Związek Kombatantów miasta Łobrzycka i gminy. Również uczestniczy tu młodzież szkolna, harcerze i okoliczni mieszkańcy. Również wszystkich świętych są tu zapalane żnicze, składane wiązanki i kwiaty, o czym świadczą złożone tu przed nami i zapalane żnicze. Te miejsce jest wzruszone krwią pamięci narodowej za patriotyzm tych ludzi, którzy tu zginęli. Zginęli oni w 1939 roku na przełomie 40 roku. 58. rocznica. Tych wydarzeń, którzy my tutaj dzisiaj święcimy, składamy im hołd, składamy im modlitwę. Ci ludzie są wartością chrześcijańską, wartością katolicką. No bo raczej są niepewni, czy tu faktycznie jest on, czy nie jest. My mamy te nazwiska spisane z 45 roku, którzy tu zajmowali się tą sprawą. Tyle tylko mogę powiedzieć. Natomiast często są odwiedzane te groby przez uczestników wycieczek, przez uczestników różnych państw, uczestników, którzy odwiedzają znajomych, krewnych, zachodnich stron. I tutaj kiwają głowami, że takie coś się stało w 1939 roku, że niektórzy nie dowierzali, że taką rzecz tu można było spotkać. Takich miejsc pamięci narodowych, co my mamy na naszym kraju wiele, setek. Niedaleko Obornik 13 tysięcy spoczywa w takich mogiłach jak tu. W Zakrzewie również 9 tysięcy. No u nas nie wiadomo, jeżeli by wszystkie tu miejsca odkryć, czy by się nie znalazło również i te 6 tysięcy. Dajmy im hołd, wieczne spoczywanie
ażeby ci, którzy tu spoczywają za naszą i naszą wolność, za swoją niewinność, dajmy im ten wieczny odpoczynek i proszę o chwilę ciszy, żeby ich uczcić właśnie wspólnie, jak my tu jesteśmy na tym miejscu, później zroszone je łzami. Proszę o chwilę ciszy. Dziękuję. Niech im ziemia będzie leka. Miałbym do pana taką prośbę. Jeżeli znajdują się w zapisach nazwiska, żeby one nie tylko były w waszych kronikach, ale żeby takie nazwiska miał też ksiądz proboszcz. Dołączyć je do ksiąg zmarłych za te lata. Czasem kronika może gdzieś zaginąć, różna zawierucha, pożar czy coś. Będzie drugie miejsce śladu. Prosiłbym też, abyśmy mieli te nazwiska na przyszły rok. Jeżeli Pan Bóg nam pozwoli się spotkać w tym miejscu, o tym samym czasie, to przywołamy ich ku pamięci nazwiskami, skoro mamy takie. Jeszcze jedna prośba. Jeżeli ktoś z Państwa, tak jak tutaj Pan pięknie to powiedział, prosiłbym o spisanie tego. I gdyby ktoś z Państwa, ze swoich znajomych, cokolwiek się dowiedział, nawet jakiś mały szczegół, jakieś dodatkowe nazwisko, czy ktoś, kto widział coś, kto z opowiadania, już może ten ktoś nie żyje, o jak ten pan, który poprzednio słyszałem, sadzili tu las czy pas krowy i w jakiś sposób świadkiem był tego, co tu się działo, chociaż nie bezpośrednio, wiedział, bo ktoś wskazał te miejsca. Chrońmy to od zapomnienia. Narody, które gubią pamięć, giną. Giną. Chrońmy od zapomnienia wszystkie, nawet najmniejsze szczegóły, drobnostki dotyczące tych świętych dwóch grobów i tych świętych miejsc. Tak jak Pan powiedział, przypuszczam, że to nie zamyka się tylko w dwóch grobach. Mam tutaj, trudno jest mi dotrzeć, ale kilka lat temu była u mnie w biurze parafialnym pani z Krzyża, a może z miasta Krzyża. Może ktoś mi pomoże w tym. I ona mówiła, że była świadkiem, jak wywozili więźniów z więzienia szamotulskiego tutaj na to miejsce. Obserwowała to z okna swojego domu, bo więzienie tam było, gdzie jest sąd. Ale ja już usiłowałem do niej dotrzeć, niestety kontaktu nie miałem. Żałuję ogromnie. Nie wiem, może jeszcze uruchomi jakąś sieć informacyjną, żeby spotkać ją, jeżeli żyje, to była starsza osoba. Ale mogłaby też dużo wnieść do tego miejsca. Dziękuję więc za waszą obecność. Dziękuję bardzo księdzu proboszczowi, że już to zaakceptował. Te spotkania każdego roku w tym dniu. Czy jeszcze coś? Na końcu wydaje mi się, że zaśpiewamy hymn narodowy tutaj. Ja tylko przypomnę tym, którzy przybyli nieco później. 1 listopada o godzinie 14 na cmentarzu parafialnym w Ogrzycku sprawowana jest msza święta za wszystkich spoczywających na cmentarzach naszej parafii, a więc za zmarłych spoczywających także na tym przedziwnym cmentarzu. I dodam to, co wspomniałem na początku, każdego roku o godzinie 14 w to święto będziemy tu przeprowadzać procesję żałobną i modlić się za zmarłych spoczywających na tym cmentarzu. Przez dwa dni, 1-2 listopada, musimy obsłużyć 4 cmentarze. Tak więc ten cmentarz pozostawimy na święto narodowe. Ono nas będzie usposabiać do myślenia czysto po polsku. Księdzu kanonikowi, księżom, wszystkim obecnym
Szczery Bóg zapłać. Cieszę się, że nas jest tak wielu. Tym bardziej, że udało się w to przedłużone święto załatwić cudowną pogodę. Początek temu dał nam odpust parafialny. Nasz odpoczynek kończymy powagą w tej przedziwnej scenerii, ale w pogodzie stuprocentowej. Miejmy nadzieję, że ona jeszcze trochę się utrzyma. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Solem Ojca przymoc dzieła, szatą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoimi przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej.